Sobotę 25 lutego 2017 roku w Grodzisku Dolnym odbył się czwarty finałowy turniej halowy kobiet o Puchar Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysława Golby w kategorii seniorka. Przed finałowym turniejem sytuacja była następująca. Pierwsze miejsce Sokół Pierwszy Kolbuszowa Dolna 23 punkty. Drugie miejsce Resowia Rzeszów 18 punktów. Trzecie miejsce AZS Kraków 17 punktów. Czwarte miejsce Sokół Drugi Kolbuszowa Dolna również 17 punktów. Piąte miejsce Damp Dębica 15 punktów. Szóste miejsce Grodziszczanka Grodzisko Dolne 9 punktów. Oraz siódme miejsce Start Jarosław 2 punkty. Do ostatniego turnieju zgłosiły się zawodniczki z Majdanu Sieniawskiego, które zastąpiły ekipę z AZS Kraków. Turniej rozgrywano w systemie każdy z każdym. Pierwsze mecze pokazały, że nikt nie dawał za wygraną. Każda z drużyn chciała zająć jak najwyższe miejsce w końcowej tabeli. Kilka spotkań było rozstrzyganych dopiero w ostatnich sekundach meczu. Dzięki wsparciu finansowym władz Grodziska Dolnego oraz pomocy ze strony klubu LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne, turniej kobiecy w futsalu stał na wysokim poziomie organizacyjnym. Przeprowadziłam się do mieszkania i zastosowała mnie tak naprawdę. Ja w piłkę grałam już jakieś 10-11 lat. Myślę, że to jak każdy zaczyna na boiskach koło domu, gdzie jest masami grać, mi powoduje, że żadne z tym jest. Co Wam się podoba, że robię te filmy? Można sobie poznać nowych znajomych, pogłupać, pokazać, poruszać się, siedzieć do pociągiem domu, przed komputerem, tylko wyjść i rozmawiać. W porównaniu tutaj trafia z tej piłki na pewno tempo i to, że są szybkie zmiany, że można mieć na chwilę i dać sobie to 100% zejść odpocząć. Wyniki w czwartym turnieju przyniosły spore niespodzianki w układzie tabeli. Nie zmieniło się tylko jedno. Od początku zmagań to piłkarki Sokoła Pierwszego wiodły prym na hali i swoją wysoką formę potwierdziły także w ostatnim turnieju, wygrywając cały cykl rozgrywek futsalowych. Ogółem w czterech turniejach wzięło udział 8 drużyn, które od grudnia do lutego rywalizowały o miano najlepszej drużyny futsalowej na Podkarpaciu. Zawody miały charakter otwarty i każdy zespół mógł spróbować swoich sił na hali, przystępując do rozgrywek prowadzonych systemem każdy z każdym. Całe Mistrzostwa Podkarpacia Kobiet koordynował Dariusz Widelak, przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Królem strzelców w tym turnieju została Małgorzata Kot z zespołu Sokół Pierwszy Kolbuszowa. Nagrodę wręczał Janusz Szczupak, przedstawiciel Wydziału Młodzieżowego Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Arkadiusz Telka, członek Wydziału Piłkarstwa Kobiecego Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Najlepszą zawodniczką tego turnieju została Patrycja Motyka, również zespołu Sokół Kolbuszowa. Nagrodę wręczyła pani Agnieszka Zagórska, członek Wydziału Piłkarstwa Kobiecego. Natomiast najlepszą bramkarką całego turnieju została Klaudia Walania, zespołu LKS Grodziszczanka Grodzisko Dolne. Nagrodę wręczył Adam Onyszczuk, wiceprzewodniczący Wydziału Futsalu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Ostatecznie pierwsze miejsce i tytuł mistrzyń Podkarpacia Futsalu Kobiet w sezonie 2016-17 wywalczyły zawodniczki Sokoła Pierwszego Kolbuszowa Dolna. Wicemistrzyniami zostały piłkarki Resowi Rzeszów, a trzecie miejsce na podium przypadło drugiej drużynie Sokoła z Kolbuszowej.